Witam Was tutaj, cześć, cześć, Zanosz i zapraszam Was już teraz na kolejne Mniejsza z tym. W dzisiejszym materiale, jak zawsze, jest dużo materiałów, więc zaczynajmy bez oglądania się za siebie. No i tak, zacznijmy sobie od metra, standardowo. Tym razem mamy informację trzeciej linii metra, której większość mieszkańców podobno nie chce. W sensie nie chce w takim składzie, dokładnie tak jak jest poukładana. Poznaliśmy oferty złożone przy targu na wykonanie dokumentacji przedprojektowej dla pierwszego etapu budowy trzeciej linii metra w Warszawie. Po jej opracowaniu możliwe będzie ogłoszenie postępowania na realizację inwestycji w formule projektuj i nie buduj. Oczywiście buduj. No i mamy oczywiście parę firm. Tutaj były trzy oferty, się zgłosiły i zobaczmy, jak tutaj jest w ofercie. Na przetarg mamy... W ofercie na wyprzetargu na wykonanie prac przedprojektowych odbyło się w poniedziałek 28 czerwca o godzinie 13. Przed otwarciem zamówienia opublikowano na stronie postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 33 miliony polskiego golda. I wszystkie trzy oferty są niższe, bo mamy 19 milionów, 27 milionów i 23 miliony. 19 brzmi najciekawiej. Jednakże ja najchętniej bym kupił od biuro projektów Metro Projekt, bo jednak lider, zresztą jest tutaj podpisany lider, bo to jest budowa projektów Metro Projekt. Chociaż też jest ośrodek certyfikacji transportu na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, 23 miliony. To też jest ciekawe, że z Politechniki to nawet bym ja może coś mógł robić, jakbym się gdzieś dostał w Politechnice. No, także takie ciekawostki, lecimy dalej, czyli oczywiście Bambaje Warszawskie. Zmieniły stronę. Nie mamy już, że będą nowe Bambaje, tylko już widzimy faktycznie nasze Hyundai tutaj ze swoją facjatą. No i możemy zobaczyć po kliknięciu naszej strony, iż do Warszawy dotarły nowe Bambaje. Dokładnie co i jak możecie zobaczyć w karcie teraz, macie pokazane, jak wyglądają te nasze nowe Bambaje, bo ja już je widziałem, oglądałem, bardzo ładne, bym powiedział. Ale dokładny przegląd wszystkich zdjęć i tak dalej możecie zobaczyć w tymże filmie, więc w linku w opisie i oczywiście w karcie macie teraz możliwość zobaczenia tych nowych Bambajów. Tutaj macie tylko parę zdjęć, żebyście mogli sobie zobaczyć. To jest prezes tramwajów, to jest pani ambasador z kolei i to jest wiceprezydent Warszawy. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Także tak to wygląda. No, całkiem nieźle, całkiem to zgrabnie wygląda. Ciekawe, czy gdzieś na tych zdjęciach można zobaczyć. Poszukam sobie później, mam materiały, ale możliwe, że zobaczymy. Także tak to wygląda, idziemy dalej, czyli no, MZA, też coś się pobudziło. Komunikacja prawie bez obostrzeń od 26 czerwca, czyli już jakiś czas temu, zostają zlikwidowane ograniczenia dotyczące napełnienia pojazdów, czyli w 100% pojemności pojazdów już można jeździć. Ciepłe przyciski też już zaczęły działać, to oczywiście przypominamy. Idąc dalej, największa stacja powstaje w Wilanowie. Możemy zobaczyć zdjęcie tej stacji. To jest stacja oczywiście dla autobusów elektrycznych i wygląda to na zewnętrznym obrazku. Jakiś tuż remont, o mak jest, więc jest wszystko dobrze. Dochodzimy do PKP, a konkretnie z Nowej Zachodniej. Została zmiana organizacji ruchu od 1, czyli parę dni temu. Lipca, tak, ja też się cały czas zastanawiam, że już jest 1 lipca, a jeszcze nic nie zrobiłem ciekawego. Nie na tym. Zobaczymy Hyundai, ale to jeszcze było w czerwcu. No jak widzimy, zmieniło się dosyć mocno i gruntownie. Po pierwsze, nie ma przejścia w tym rejonie, czyli nie ma przejścia przez nasz szlaban dla pieszych aktualnie. No cóż, no minus. Co jest ważniejsze, dojście do przystanków tutaj autobusowych na Prymasa Tysiąclecia został wydłużony. Idzie się tędy. No i właściwie stąd to wy nie będziecie chcieli już nigdy przejść, bo jest to zbyt długie dojście do wszystkich rejonów. I tak samo wejście na pylon 8 zostało przesunięte trochę jeszcze dalej. Także to jest najważniejsze ze zmian. I też są zmiany w tunelu na Prymasa Tysiąclecia, ale o tym za chwilę jeszcze powiem. Idąc dalej, WKD świętuje kolejne. 1 lipca przypada 20. rocznica rozpoczęcia działalności spółki warszawskiej kolei dojazdowej, czyli WKD. No, tak. Trochę tego minęło. Oczywiście EKD jest o wiele starsze i tak dalej, ale PKP Warszawska Kolej Dojazdowa, nazwa spółki brzmiała do 13 sierpnia 2018 roku. O, czyli jeszcze tam było, jakieś jeszcze tam PKP było. No, także tak to wygląda. Najważniejsze wydarzenia, rozpoczęcie samodzielnej działalności gospodarczej w 2001 roku. No, nieźle. Czyli są starsi ode mnie.
No i weź tu bym bądź. No i oczywiście tu jest multum tego ze strony WKD, pewnie macie link w opisie, tu jest tego naprawdę dużo. Nowe kasowniki biletowe do taboru, ciekawe. No i jest tego dużo, co się działo? Dostawa wraz z montażem monitorów reklamowych w wypoczynkach WKD w 20 roku. Tak, to pamiętam, jak się tak nagle pojawiły i nikt nie wiedział, o co chodzi. Prace na, do WTP dochodzimy. Prace na Orłów Piastowskich. Rozpoczyna się budowa wodociągów na ulicy Orłów Piastowskich. Od 1 lipca autobusy 177 i 194 zmieniły swoje trasy w tymże rejonie. Także tak to wygląda. Jeśli ktoś by zauważył, że nie ma zakładki, nie mówię nic o ZTM-ie, to w ZTM-ie jest wszystko to, o czym już powiedziałem przed chwilą, więc albo za chwilę o tym powiem, dlatego już nie idziemy tam. Dwójka na krótszej trasie przed chwilą się pojawił, w sensie dla mnie się przed chwilą pojawił, a dla was wczoraj. Film o tramwaju na Winnicę, czyli tam, gdzie nasza dwójka i siedemnastka będą już za niedługo jeździć, bo prawdopodobnie pod koniec tego miesiąca. No i na ten okres prac jeszcze tutaj przy rozbytaniu torowiska, a właściwie przejazdu na Nowodworach, jest uruchomiona specjalna linia bambajowa, w sensie autobusowa Z2, a dwójka będzie kończyć wszystkie kursy na Tatochaminie Kościelnym. Idąc dalej, budowa pętli Ostroga zmieni trasę 103. Trwa budowa pętli autobusowej na Woli i 103 znowu zmienia swoją trasę. No to się dosyć często dzieje. Będę musiał swoją drogą podjechać pod tą pętlę i zobaczyć, co i jak tam wygląda, bo to może być dosyć ciekawe, bym powiedział. Idąc dalej, przypominamy o tym, że w Ursusie są zmiany na ulicy Warszawskiej i Orłów Piastowskich. Przed chwilą to powiedziałem, czyli 197, 177 jeździ inaczej. Jeśli jeździcie tymi autobusami, koniecznie sprawdźcie rozkłady na WTP, bo mogą się zmienić. Albo na przystankach. Na przystankach zawsze są też aktualne rozkłady jazdy. Mapy nie są najaktualniejsze, ale rozkłady jazdy akurat są zawsze aktualizowane. Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią wracają rejsy statkiem warszawskich linii turystycznych z Warszawy do Srocka. To prawdziwa wyprawa. Statek Zephyr będzie wypływał z przystani na Żeraniu i kanałem oraz przez Zalew Zegrzyński dopłynie do Srocka. Miał być też prom. Nie wiem, czy pamiętacie, mówiłem o tym parę dni temu. Prom Słonka, Pliszka, Wilga i prom Turkawka, który płynął z Nowodworów do drugiej strony, drugiej strefy Warszawy. Jednakże przetarg na ten prom został rozpisany, z tego co wiemy, już dwa razy i nikt się nie zgłosił chętny do świadczenia takich usług promowych na tym odcinku. Więc niestety, jak już rok temu, ponownie nie mamy promu i mamy bardzo ukrócone możliwości pływania promami. Oczywiście to też są ciekawe, jednakże tamten był najbardziej potrzebny, bo on był daleko od mostów i był po prostu wygodnym środkiem przejeżdżania na drugą stronę Wisły z Nowodworów, zwłaszcza z tego ładnego nowego wału. No niestety najważniejszy prom jak co roku nie działa. Idąc dalej, idziemy, pokażę wam tutaj nową stronę, to się zmieniło. Środowisko i ekologia, czyli Eko Warszawa. Zielona Warszawa zmieniła stronę na Eko Warszawa. No trochę ładniej to wygląda przystępniej. Niestety nie mamy pokazanego smogu tutaj aktualnie gdzieś na wierzchu. Jeśli jest gdzieś, to mi napiszcie w komentarzach. Panel klimatyczny może. Powietrze, o, to brzmi jak to. Zaraz zobaczymy, czy mi to pokaże. Nie. No dobra, to tylko mówią, co oni by chcieli zrobić. No to trudno i nie ma nowych informacji, więc tu jest nowa strona do przyszłych odcinków. Idąc dalej, dochodzimy do ZDM-u, który nas nigdy nie zawodzi z ilością materiałów od nich. Mniej wypadków, ale groźniejsze w skutkach. Prezentujemy raport Bądźmy razem droga, BRD, 2020 rok. Jeżeli chcecie zobaczyć sobie, to on jest już na stronie ZDM-u. Link do ZDM-u macie jak zawsze w opisie. Tu jest multum tabelek, gdzie można sobie wszystko opisać. To jest skrót informacji, więc nie będę się o tym rozwodzić. Jednakże warto o tym wspomnieć, że ZDM już mówi. Sprawcy wypadków według środków transportu. Najczęściej to oczywiście są pojazdy spalinowe, no to wiadomo. W sensie wiem, że są elektryki, ale elektryki raczej jeżdżą bezpiecznie. Rowery, trochę jest tych wypadków. Samochody ciężarowe, miejskie, no bo miejskich to się po prostu nie wpisuje. Motocykle i motorowery, okej. Okay. Bambaje, no to bambaj to przecież jak cię potrąci, to się to zjedzie, to nikt tego już nie zauważy, coś jeszcze tam było.
Pozostałe ciągniki, pociągi i tym podobne. Ciągniki. Piesi. Trochę też dużo jest tych pieszych. No ale jednak widać, że to tu jest najbardziej niebezpieczny. Nie polecam. Także tak to wygląda. Idąc dalej, mamy wisienka na torcie. Ceglany wiadukt mostu Piątowskiego z iluminacją. Nie wiem, czy kojarzycie. On jest tam w tym rejonie. No, most Poniatowski był ostatnio remontowany i teraz jest taka tutaj iluminacja. No, wygląda to całkiem nieźle. Tu jest taki trochę biały. Ciekawe, czy to tak miało być, czy już faktycznie coś z niego zeszło, ale wygląda to o wiele lepiej, jak jest jakoś ładnie podświetlony. Zawsze to daje ten jakiś ekstra efekt. No dobra, od środka to wygląda kapitalnie. Tylko dojście tutaj na piechotę jest szalenie trudne, bo jest tu tyle kładek, żeby tu dotrzeć, że aż się odechciewa skorzystania tego. Czas na wakacyjne remonty ulic. Pracujemy na Łamińskiego i Połczyński. O, na Połczyńskiej pracujecie. Zobaczmy, co my tutaj robimy. Co ZDM robi, nie co ja robię. Wymiana krawężników na nowe remont. To dobrze robimy, akurat to ZDM dobrze robi. Żeby później nie było tych problemów z wodą, to chyba właśnie Połczyńska. Będą w sierpniu prowadzone i w lipcu. Tu mamy kolejną ulicę. Też chyba głównie krawężniki, z tego co widzę, ZDM robi. Tu wywala stare. Stare, już niedobre, tu jeszcze jakieś płyty. No tak, to nie, to ZDM to naprawi. Po co komu płyty, jak można mieć nowe płyty. No dobrze, i tu jeszcze jakieś nowości. Zobaczmy, co my tu mamy. To jest Połczyńska. Tak, tu jest nowy krawężnik. To powstało koniecznie. Tu jest jakiś nowy podjazd zrobili. Pewnie nie było podjazdu w ogóle, dlatego to zmienili. Te słupki nie wiem po co w sumie dobrą. Jakby one przed niczym nie chronią. No ale dobra. No dobra. Coś tam ZDM sobie robi tam pomalutku w tle. Następny tunel trasy Łazienkowskiej z lampami LED-owymi. Czyli jak zawsze ZDM laduje. Zobaczmy sobie na zdjęciach, żeby nie było. Jak nas tutaj ZDM w tym razem zaledował. No wygląda to o wiele lepiej. Zawsze pamiętam, jak tutaj tak się świeciło to na żółto i tak solo to było widoczne. Szkoda, że tam dalej jest, no widzimy jak, a tu jest ładnie biało. Ale poczekamy, oni to naprawią. ZDM się zna na tym. Czy to nie, tak, to jest nasz wiadukt tutaj właśnie tramwajowy. I to wygląda całkiem nieźle. Zobaczmy sobie na parę zdjęć jeszcze. No ładnie go tutaj ZDM wymontował. Ładny długi czas naświetlania przy okazji. Ale nie o tym dzisiaj. No, dosyć nieźle to poszło. Moglibyście jeszcze te lata nie wymienić. Wiem, że już rozpisaliście przetargi i tak dalej, ale no moglibyście już to zrobić natychmiast. Kolejne informacje, czyli kolejna ulica z nowym oświetleniem. Tym razem na Bielanach, czyli ZDM dalej leduje. No oczywiście jest dużo więcej tych ulic, co będzie ledowane w najbliższym czasie. Jak widzimy na załącznym obrazku, wszystko o wiele lepiej, jaśniej to wygląda, od kiedy są nowe oświetlenia. Chociaż nie wiem, co oni kiedyś w ulicy nałożyli, żeby tak naświetlić. Właściwie, żeby to wyglądało jak jakaś gwiazda. Także tak to, no... Cały czas mówimy o LEDach, może przejdźmy do czegoś ciekawego. No, nowe centrum Warszawy, ulica Klucza, jak Rambla. Co? Co wy tutaj żeście pokręcili? Ulica Klucza w obecnej formie powstała w latach 50. jako główna oś nowej socjorealistycznej dzielnicy centralnej. Dlatego mimo niewielkiego znaczenia komunikacyjnego ma szerokość aż 30-40 metrów. A to znaczy, to fakt, ta ulica jest nie wiadomo po co taka szeroka, no tam, znaczy ona się robi nagle szeroka i nagle się zwęża. Mogliby coś z tym zrobić. Znaczy część tej przestrzeni zajmuje jezdnia z 4, a nawet 5 pasami ruchu. Samochody zajmują tu, zajmują też tu po obydwu miejscach parkując, na zatoczkach i na chodnikach. Tak szeroka jezdnia staje się zbędna w obliczu trwającej przebudowy tzw. placu 5 rogów, ruchu samochodów na ulicy Kluczej i tak dalej. Dlatego naturalną konwersacją zmiany u zbiegu Kluczej z Chmielną będzie przebudowa tej pierwszej ulicy. Zostanie jej nadany zdecydowanie śródmiejski charakter. No dobra, w skrócie ZDM będzie niedługo już myślał nad wymianą ulicy Kluczej na zupełnie nową, zieloną, jak Trzaskowski wszędzie pokazuje. No dobra, niech będzie. W sumie nie szkodzi. Mówiłem, kolejny etap prac na dworcu zachodnim już jest, więc nie będę mówić od kiedy wszedł, a wszedł od 1 sierpnia, w sensie lipca. Będzie on teraz trwać prawdopodobnie przez najbliższe 2 miesiące. I co jest najważniejsze, to jest to, że ruch samochodowy został przerzucony. Nie mamy teraz 3 pasów w kierunku tutaj naszego
No w kierunku Szczęśliwic, jak teraz jedziemy po tej masce tysiąclecia, to musimy zjechać tutaj, tu są dwa pasy, jedziemy jednym tunelem środkowym, a w drugą stronę z kolei mamy też dwa pasy, jeżeli jedziemy na Bemowo. Także trochę się tutaj to pozmieniało. Idąc dalej, mamy utrudnienie na trasie Siekierkowskiej, co byście tutaj zrobili. Tego nie widziałem jeszcze. Dosyć dużo. Etap pierwszy. Czy to są... Czy mnie znowu tutaj podejdą, że to nie są... Tak, to są miesiące. Chciałem znowu powiedzieć, że to są jakieś kwartały. Okej, okay, most Łazienkowski, wał międzyszyński. Okej, okay, dobra, wiem, nie, można się tutaj mniej więcej zorientować. Po prostu jest zwężenie. No dobra, no trudno. Trzeba się do tego przyzwyczaić, że tak powiem. No ZDM czasami coś tam kręci, rozkręca i w ogóle wymyśla. Dobra, a co to jest dokładnie, żeby tutaj to demontujecie? Od 1 lipca początek, czyli pierwszy etap i demontujecie. No dobrze, będzie cały czas przejezdny oczywiście. Wraca ruch dwukierunkowy na Wybrzeżu Helskim. I to jest ważna informacja, którą wam chciałem powiedzieć. Wybrzeże Helskie będzie znowu dwukierunkowe, jak widzicie. Nowe tutaj zakazy się wprowadzają przy okazji objazdy. W różne strony są tutaj otwarte. Otwarty chodnik po zachodniej stronie jezdni też będzie. Nieźle. I zobaczmy sobie jeszcze jakieś tutaj zdjęcia. Jak to będzie zrobione. Aha, czyli jeszcze w remoncie, ale będzie już dwukierunkowe. No dobra. Ścieżka rowerowa tutaj jeszcze jest w teorii w remoncie. Podkreślam w teorii, bo w praktyce wszyscy już jeżdżą, tędy rowerzyści normalnie. Zobaczmy, co tutaj mamy. To jest port praski i tu jest budowa śluzy w porcie praskim. Ona już jest zrobiona, nie wiem czemu zbudowana. Budowa kładki pieszo-rowerowej, to jeszcze się buduje. I tu niby jest zakaz rowerów. W sensie koniec, no nie wiem, tu jest jakoś dziwnie to poukładane. Tak czy siak, komisarz rzeczny policji. Tego nawet nie wiedziałem. I znowu jedna jezdnia będzie uruchomiona. A, bo remontują po tej stronie teraz to. Długo w ogóle ten port strasznie remontują. Tak trzeba przyznać, że bardzo długo. I tutaj nasze zwężenie, jak zawsze. Dobra, miejmy nadzieję. Chociaż dobrze, że już jest dwukierunkowo. Zawsze to trochę usprawni nam tutaj, w tym rejonie. Ruch. Idziemy dalej, czyli no, taka informacja. Nie wiem, czy pamiętacie, parę lat temu na Placu Zbawiciela była tęcza i ona wróciła. Nie wiem na ile, ale wygląda na następująco. Jest umiejscowiona na takich palet, w sensie na takim rusztowaniu. Właściwie w każdym momencie można ją zabrać. No ale jest. Tak, jest. Ona jest też zrobiona z balonów tym razem, jest w całości. Także tak to wygląda. Ale dalej idąc, Warszawa zapewniła finansowanie rozbudowy drugiej linii metra. Pomimo uderzających w budżet samorządowców, skutków epidemii, a właściwie pandemii, Warszawa nie rezygnuje z realizacji zakładanych planów inwestycyjnych. Jedną z kluczowych dla stolicy jest rozbudowa drugiej linii metra, a konkretnie jej dokończenie. Dlatego miasto sobie zapewniło dofinansowanie, a właściwie... ten, jak to jest? Czekajcie. Prezydent Warszawy podpisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę ramową na finansowanie projektu rozbudowy drugiej linii metra w wysokości prawie 2 miliardów polskiego golda. To duży kredyt, to bardzo duży kredyt, a jak to będzie wyglądać, no to możecie domyślać. To jeszcze trochę poczekamy. Na Karolin cały czas czekamy na pozyskanie wszystkich pozwoleń. Ruszyła to zbiórka Il Metu. Już go nie będzie. Będzie nowy. Także, no dobrze. Coś, no, będzie mi brakować tego Mercedesa. To nie, bo tu jest Mercedes. A to jest nowy budynek. No, no, no cóż. Nie wszystko zawsze z nami zostaje. Niech będzie. Nowe. Pewne rzeczy się zmieniają. Będzie to zbiórka. Jak coś można sobie tam już patrzeć. Będzie to oczywiście chwilę trwać, ta rozbiórka, no bo to szybko się nie wyburzy takiego wielkiego budynku. Tunel... tunel pod Udusynowym prawie gotowy. W tunelu pod Udusynowym roboty finiszują, czyli jak na winnicy. Znaczy na winnicy to już właściwie skończyło się. Uruchamiane są elementy systemów odpowiadających za bezpieczeństwo, użytkowanie tunelu. No nieźle. Wow, tunel, 2330 metrów. To w ogóle jest najdłuższy tunel w Polsce. Tak przy okazji. Dystans 50 metrów od innego pojazdu. Ta, bardzo śmieszne. Zobaczmy sobie, jak on wygląda w środku. Tak, to są ładne wyjścia ewakuacyjne. Od razu je widać z daleka, że jest tutaj właśnie to spomalowane na zielono. I to jest, nie wiem, część jest wyjść ewakuacyjnych, część jest po prostu przejścia na drugą stronę.
Wloty. Ogólnie o tunelu to też się pojawi niedługo u mnie film, bo z Cykutem się tam pojawimy. Może nie w środku, ale zobaczycie go z drona i z różnych rejonów, jak to jeszcze tam buduje i powstaje. Jest tutaj taki szlaban z tego, co zauważyłem. Prawdopodobnie on będzie do zamykania tunelu podczas jakichś problemów. I co ważne, to jest tunel trzypasmowy, więc będzie można się ścigać. Oczywiście nowa powierzchnia, wszystko ładnie wykonane. No, wygląda ten tunel jakby, nie wiem, były jakieś malowidła, jakichś wieżowców Warszawy czy coś. To by wyglądało to trochę ciekawiej, mimo wszystko. A tak, po prostu tunel. Przejeżdżasz i jesteś po drugiej stronie. Metro zaakceptowało ofertę na naprawę głównej ostatniej partii wagonów rosyjskich, czyli ostatnia warstwa. Już niedługo będą wyremontowane. No i trochę to tam przekroczyło, z tego co pamiętam, budżet, jednakże no, no, przydałoby się. To jest 28 wagonów w serii 81. Idąc dalej, Warszawa prawie 2 miliardy kredytu na budowę metra, czyli to, o czym przed chwilą powiedziałem. Jakieś zdjęcia z budowy, ładnie. Idąc dalej, wywiało handel z dworca centralnego. A to akurat od dawna już zauważyłem. Ale aż tak tragicznie to nie wyglądało, jak byłem tam ostatnio. W sumie na centralnym to już mi już długo nie było. Wszystko jest na centralnym właściwie zamknięte. Podziemiach dworca centralnego. A i ważna wiadomość, wszystko. Mam na myśli, jak pisałem swoją maturę, to zwiedzałem sobie centralny. Bo dodawałem godziny otwarcia różnych sklepów właśnie. I wtedy, to był jakiś miesiąc temu... No może góra 2, to już wtedy było pusto. Podziemiach dworca centralnego w Warszawie pełno teraz pustych lokali handlowo-usługowych. Przyczynia się do tego pandemia, spadek liczby pasażerów, a także przedłużające się inwestycje w otoczeniu. PKP SA zapewniają, że podejmowane działania na rzecz poprawy sytuacji najemców dworcowych przestrzeni. No ale to jest dosyć dużo. Obecnie wolnych jest około 30 lokali, a wskaźnik zagospodarowanych przestrzeni wynosi 75%. No ale jak widzimy takie no to jest przerażające. Chociaż tu pewnie też jest drogo. Tramwaje warszawskie z ofertą na kolejne priorytety, m.in. Grochowska, Targowa, Towarowa, Okopowa, Towarowa i Okopowa, oraz prosta. Tutaj rozszerzają priorytety o kolejne kilka ciągów. Szybciej przyjadą w tych nowych rejonach, przed chwilą, o których powiedziałem. No i w zeszłym tygodniu, 25 czerwca, minął termin składania i na razie, z tego co widzę, jeszcze wybierają. No dobra, zobaczymy. W ogóle jestem ciekawy, jak to będzie montowane. 19 tygodni, to jest ogólnie dosyć szybko będzie robione, bo tam, z tego co pamiętam, do końca 2022 roku będziemy mieli to już użyteczne, więc całkiem nieźle. I na koniec, info, w sensie UM. To jest w ogóle najciekawsze. Jak to przeczytałem, to sobie pomyślałem, jazz na Starówce. Oni oddają nowe środowisko, że jazzy będą mogły wjechać na statówkę? Ale to chodzi o koncert oczywiście. Weekend ekologiczny w Teatrze Powszechnym. Bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców w ramach Akademii Smolna 2021. Warszawa uruchamia kolejne punkty szczepień weekendowych. Czym się ogrzewasz? Zgłoś swoje źródło do CEB. Wirtualna elektrownia w Warze. Dzień otwarty w schronisku na Paluchu. Lem bohaterem nowej odsłony kampanii literackiej. Pierwsze nowe bambaje w stolicy. Wielka literatura u fryzjera i w warzywniaku. Warszawa zapewnia finansowanie na rozbudować drugie linii metra. Kolejne dofinansowanie dla ogródków działkowych. Urzędy wracają do trybu pracy sprzed pandemii. Pierwsze nowe bambaje, zaproszenie na konferencję. Byłem. Kolejny etap prac na dworcu zachodnim. To było na tyle z dzisiejszego Mniejsza z Tym. Znowu wyszło długie. Mam nadzieję, że wam się podobało. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Teraz będzie, no jak zawsze, w niedzielę mam wolne. Więc w niedzielę nic nie będzie. Później pomyślimy, albo będzie jakiś Skylinesy. Poniedziałek, nie wiem czy cokolwiek będzie, albo jakieś Skylinesy. Ewentualnie plac pięciu rogów. Ale to jeszcze poczekacie. Zobaczymy. Do zobaczenia już wkrótce. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. I jeżeli nie chcecie przekazać kolejnych materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Do zobaczenia. Cześć! Jeszcze tutaj jesteś? Mam dla ciebie dobrą wiadomość. Już przyszłe Mniejsza z Tym będzie zupełnie w nowej formule. Szybciej, zgrabniej i lepiej. Do zobaczenia.